Cześć! Dzisiaj ponownie odwiedziliśmy Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zdrzonowie. Korzystając z jego gościnności, będziemy chcieli Wam opowiedzieć o pierwszym masowo wyprodukowanym radzieckim zestawie przeciwlotniczym. Zapraszamy! Jedną z pięt achillesowych Armii Radzieckiej w trakcie całej II wojny światowej było zapewnienie osłony przeciwlotniczej znajdującym się w marszu kolumnom zmechanizowanym. Przez całą wojnę podejmowano próby opracowania własnych dział przeciwlotniczych na bazie podwozi czołgów lekkich T-60 i T-70. Jednak nie zakończyły się one sukcesem. Sytuacja uległa zmianie, kiedy w ramach dostaw Lend-Lease'u udało się wprowadzić do służby amerykańskie działa przeciwlotnicze M-15 i M-17. W 1945 roku Rosjanom udało się wprowadzić do produkcji pierwszy własny model samobieżnego działa przeciwlotniczego ZSU-37. Była to konstrukcja oparta na podwoziu działa samobieżnego Su-76M i uzbrojona była w pojedyncze działo kalibru 37 mm. W związku z tym, że napędy wieży i działa były ręczne, produkcję zawieszono po wykonaniu 75 egzemplarzy. Problem stał się jeszcze bardziej jaskrawy, kiedy zaczęło narastać napięcie pomiędzy niedawnymi sojusznikami, bo potencjalni przeciwnicy byli przygotowani do masowego użycia lotnictwa taktycznego na polu walki. W związku z tym, że Armia Radziecka nie była zadowolona z zestawów ZSU-37, już w 1946 roku rozpoczęto pracę nad stworzeniem następców. Zlecono je dwóm biurom konstrukcyjnym. Pierwsze, CAKB, było odpowiedzialne za stworzenie armaty. Drugie, znajdujące się pod Moskwą biuro konstrukcyjne fabryki nr 40, miało skoncentrować się na podwoziu. Mimo sowieckich doświadczeń z II wojny światowej, które wskazywały na to, że 70% samolotów zestrzelonych przez obronę przeciwlotniczą było porażone przez działa małokalibrowe, czyli pomiędzy kalibrem 25 a 37 mm, podjęto decyzję, że przyszłość będzie należała do armat większego kalibru. Zdecydowano, że uzbrojeniem nowego działa przeciwlotniczego ma być opracowywana właśnie z bardzo dużymi problemami armata S-60. W 1948 roku udało się stworzyć prototyp podwójnie zsynchronizowanej armaty S-60, której nadano oznaczenie S-68. Armata ta miała kaliber 57 mm i w zamyśle radzieckich decydentów miała zastąpić w swojej roli armaty kalibru 37 mm. W związku z tym, że podwójna wersja S-68 miała podobne problemy jak jej jednolufowy kuzyn, prace nad nią trwały do 1953 roku. Równolegle w fabryce nr 40 trwały prace nad opracowaniem podwozia dla nowego systemu. Wiadomo, że powstało kilka prototypów, lecz jednak nie znamy ostatecznej ich konfiguracji. Sytuacja uległa zmianie, kiedy podjęto decyzję, że nowe działo samobieżne ma zostać osadzone na podwoziu właśnie szeroko wchodzącego do służby czołgu T-54. Podjęto jednak decyzję o znacznym odchudzeniu pancerza tego wozu, w związku z czym samo podwozie miało zamiast 5 par kół nośnych mieć tylko 4 pary kół nośnych. Prace nad projektem rozpoczęto w 1948 roku. Jednak z nieznanych przyczyn całe przedsięwzięcie zostało przeniesione do zakładów nr 174 w Omsku, gdzie w 1950 roku powstał pierwszy prototyp pojazdu, który otrzymał oznaczenie Obiekt 500. Na bazie tych prób w 1951 roku stworzono drugi prototyp, który pomyślnie przeszedł próby zakładowe oraz próby państwowe. Stwierdzono wtedy, że do prób wojskowych przygotowanych zostanie 6 przedseryjnych egzemplarzy. Prace nad nimi, tak by spełniały one założenia taktyczno-techniczne, trwały aż do 1953 roku. Wtedy ruszyły na próby wojskowe, które z nieznanych przyczyn zakończyły się niepowodzeniem. Wszystkie pojazdy wróciły na rok do fabryk i próby wojskowe powtórzono jesienią 1954 roku, tym razem z sukcesem. Nowy pojazd został przyjęty do uzbrojenia w lutym 1955 roku pod oznaczeniem ZSU-57-2. We'll be right back.
Pegasus 57-2 to pojazd o klasycznym układzie konstrukcyjnym. Z przedziałem kierowania z przodu, bojowym w środku znajdującym się w dużej otwartej wieży i napędowym z tyłu pojazdu. Kadłub wykonany ze spawanych, walcowanych płyt pancernych. Co ciekawe, jego przód, boki to dwie płyty pancerne, pomiędzy którymi dla wzmocnienia konstrukcji znajduje się specjalne dodatkowe ożebrowanie. Tylna płyta to trzy tego rodzaju płyty. Spód to zespawane z sobą trzy płyty pancerne. Grubość pancerza tego pojazdu wynosi od 10,5 mm do 13,5 mm. Z przodu pojazdu po jego lewej stronie znajduje się stanowisko kierowcy. Ma on do swojej dyspozycji w przednim pancerzu jeden duży właz otwierany do góry i w górnej płycie odsuwany na lewo dodatkowy właz. Kierowca teren obserwuje przy pomocy dwóch nieruchomych peryskopów, z których lewy można wymienić na urządzenie noktowizyjne TWN1. Po prawej stronie kierowcy znajduje się zbiornik paliwa, nad nim bateria akumulatorów. Dostęp do baterii akumulatorów jest możliwy dzięki klapie inspekcyjnej znajdującej się obok włazu kierowcy. Po lewej stronie reflektor promieni podczerwonych używany w trakcie używania urządzenia noktowizyjnego. Na boku pojazdu na błotnikach znajdowały się dwie skrzynie na dodatkowe wyposażenie oraz zbiornik paliwa. Widoczny jest również między trzecim a czwartym kołem bieżnym otwór układu wydechowego. Ten konkretny pojazd został pozyskany przez Lubuskie Muzeum Wojskowe z poligonu w Wicku Morskim, gdzie pełnił rolę punktu obserwacyjnego. Układ napędowy powiela rozwiązania z czołgu T-54, z tą różnicą, że zamiast pięciu par kół, tu mamy cztery pary kół. Koła oczywiście metalowe, z gumowymi bandażami, zawieszone na wahaczach i wałkach skrętnych. Amortyzowane hydraulicznie są koła skrajne. Koło napędowe znajduje się z tyłu pojazdu, napinające z przodu. Całość uzupełniają jednogrzebieniowe gąsienice. Z tyłu pojazdu elementem charakterystycznym jest duży metalowy kosz znajdujący się z tyłu wieży. To do niego trafiały łuski z wyszczelonych pocisków oraz zużyte łódki amunicyjne. Kolejnym elementem znajdującym się z tyłu pojazdu to dwie masywne 200-litrowe beczki na zapas paliwa. No i teraz z informacji, które posiadamy, wynika, że tego typu mocowania były używane tylko w armii NRD, co być może sygnalizuje, że pojazd ten konkretny został zakupiony nie ze Związku Radzieckiego, a od właśnie NRD. Na tylnej płycie pancerza widoczne, zasłaniane pancernymi żaluzjami, wloty powietrza do przedziału transmisji oraz komory silnika. Ale żeby zajrzeć do komory silnika, musimy obrócić wieżę. Poczekajcie chwilę. Okej, spróbujemy podnieść klapy do otworów umożliwiających wlot powietrza w tym konkretnym fragmencie do wentylatora. No i dwie klapy inspekcyjne prowadzące do silnika. Zwróćcie uwagę, są one przyśrubowane, więc możliwe jest całkowite ściągnięcie tego elementu, ewentualnie odchylenie go w całości, albo dostawanie się do klap pojedynczo. Przy czym zwróćcie również uwagę w tym momencie, że gdybym chciał otworzyć przy tym ustawieniu wieży tą drugą klapę, no nie jest to możliwe. Jest oczywiście możliwe, że źle ustawiliśmy wieżę. A silnik to znana z czołgu T-54, 12-cylindrowa, wysokoprężna jednostka W-54 o mocy 520 koni mechanicznych. Dzięki niemu zestaw był w stanie na drodze bitej rozwijać prędkość do 50 km na godzinę, a w terenie do 30 km na godzinę. Zasięg pojazdu na drodze to 400 km, w terenie 300. A to, co za chwilę zobaczycie, było niespodzianką nie tylko dla nas, ale i załogi Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Dżonowie. Bo ten przedział silnikowy od naprawdę wielu lat nie był otwierany i otworzono go specjalnie dla nas. Skrzynia biegów posiada 5 biegów do przodu i jeden do tyłu. Sterowanie całym działem odbywa się poprzez dwuprzekładniowe planetarne mechanizmy skrętu.
Wieża wykonana ze spawanych walcowanych płyt pancernych o grubości 13,5 mm. W trakcie przejazdu nakrywana brezentową plandeką, w której znajdowało się 13 wypełnionych szkłem organicznym otworów. W przedniej płycie pancernej wycięte centralnie dwa otwory dla dział, a po bokach tej przedniej płyty pancernej znajdowały się dwa kolejne przysuwane otwory, których używano do celowania w trakcie prowadzenia ognia na wprost. W wieży znajdowało się 5 członków załogi. W miejscu, w którym stoję, stał dowódca, który oprócz dowodzenia samym działem, zajmował się również obsługą radiostacji pogładowej. Była to najpierw radiostacja 10RT26, później zastępowana przez radiostację R113 lub R123. Z przodu, przy armatach, miejsce zajmowało dwóch ładowniczych, każdy odpowiedzialny za podawanie pocisków do jednej z luf. Po lewej stronie dowódcy miejsce zajmował celownikowy, którego zadaniem było wprowadzanie koordynat do strzału do celownika. Poniżej celownikowego miejsce zajmował celowniczy, który był odpowiedzialny za naprowadzanie działa na cel i oddawanie strzałów. Główne uzbrojenie wozu to armata S-68 kalibru 57 mm, która powstała z dwóch armat S-60. Są one umieszczone równolegle. Mają taką samą budowę, jednak części poszczególnych armat są swoimi lustrzanymi odbiciami. Armata jest bronią samoczynną, działającą na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, a lufa sama zakończona jest wielokomorowym hamulcem wylotowym. Każda z luf posiada niezależny powrotnik sprężynowy, opornik hydrauliczny oraz zamek tłokowo-śrubowy o ruchu wzdłużnym. Wieża oraz mechanizmy podniesienia armat są napędzane elektrohydraulicznie, a awaryjnie ręcznie. Prędkość naprowadzania w pionie i w poziomie zawiera się w zakresie od 0,2 do 30 stopni na sekundę. Kąt podniesienia armaty wynosi od minus 5 do plus 85 stopni. Ogień z dział prowadzono przy użyciu celownika wektorowego, który w dokumentacji szumnie nazywany był automatycznym, choć tutaj, moi drodzy, automatyki nie ma żadnej i wszystkie dane wprowadzane są ręcznie przez celownikowego. By oddać strzał, należało do celownika wprowadzić informacje o prędkości celu, odległości między działem a samym celem oraz jego kursie. Wtedy dopiero. Oczywiście wszystkie te dane były wprowadzane na oko, więc to Wam daje wyobrażenie, jak dokładnie można było prowadzić ogień z tego zestawu. Po wprowadzeniu tych informacji celowniczy naprowadzał działo, samą wieżę i działa w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stronę celu przy użyciu napędów elektrohydraulicznych i oddawał strzał. Jedynym ewentualnym urządzeniem pomocniczym, z którego korzystał dowódca pojazdu, był dalmierz. Ładowniczy obsługiwał działo ręcznie, a do strzelania służyły czteronabojowe łódki amunicyjne. Wprowadzane były one do komory, po czym celowniczy przy pomocy jednego z trzech spustów oddawał strzał. Po naciśnięciu spustu działo prowadziło ogień do momentu, dopóki była podawana amunicja. W sumie w całym pojeździe, w tych stelażach, które widzicie, na znajdujących się naokoło całej wieży, znajdowało się 300 pocisków. Teoretyczna szybkostrzelność każdej z luf wynosiła od 100 do 120 pocisków na minutę. Jednak faktycznie, po oddaniu 50 strzałów w dużym tempie, lufa nagrzewała się do takiej temperatury, że istniało duże ryzyko eksplozji kolejnego pocisku już w środku. W związku z tym, po tych 50 szybkich strzałach należało przerwać prowadzenie ognia i schłodzić lufy armat. Zużyte łuski po oddaniu strzału wraz z łódkami amunicyjnymi spadały na dół do specjalnego taśmociągu, który odtransportowywał je do niszy, do kosza znajdującego się z tyłu wieży. Do prowadzenia ognia z armaty S-68 używano dwóch typów pocisków. Pierwsze odłamkowo-smugowe OR-281 wyposażone w zapalnik uderzeniowy, drugie przeciwpancerno-smugowe BR-281. Ja oczywiście w ręku trzymam pocisk szkolny. Maksymalny pułap, na którym można było porazić cel powietrzny, wynosił 8800 metrów. Praktyczny zasięg strzału do celów lądowych wynosił 4000 metrów. Przeciwpancerny pocisk z działa S-68 był w stanie przebić płytę pancerną o grubości 60 mm z 2000 metrów.
ZSU-57-2 to podstawowa i jedyna wersja wielkoseryjna, budowana w latach 1955-1960. Typ 80 to powstała w latach 80. metodą inżynierii odwrotnej chińska kopia osadzona na podwoziu czołgu typ 69-2. Wyprodukowana została w niewielkiej serii. ZSU-57-2 inżynieryjny to pojazd, który powstał w Związku Radzieckim na skutek przebudowy części wycofanych pojazdów na pojazdy inżynieryjne. Z wozu ściągnięto wieżę, a na pierścieniu jej zamontowano stałą nadbudówkę. Pojazd otrzymał zamontowany z przodu pług. FAP-500U to pojazd, który powstał w Niemieckiej Republice Demokratycznej na bazie wycofanych wozów ze służby pierwszoliniowej. Część tych pojazdów przebudowano na wozy nauki jazdy dla kierowców czołgów. Przebudowy dokonano poprzez ściągnięcie wieży, a na jej miejscu zabudowano dużą przeszkloną nadbudówkę. ZSU-57-2 Wołga to uruchomiony w 1957 roku projekt głębokiej modernizacji zestawu, efektem której miało być powstanie pojazdu wyposażonego w radar wykrywający samoloty oraz wspierający celność zestawu. Prace jednak wkrótce przerwano i skoncentrowano się na projekcie, którego efektem był zestaw ZSU-23-4 Szyłka. Jedynym producentem zestawów ZSU-57-2 była radziecka fabryka nr 174 w Omsku. Produkcja tam trwała w latach 1955-1960. Nie sposób ocenić, ile dokładnie powstało wozów tego typu, jednak spekuluje się, że nie była to liczba większa niż 1000 pojazdów. Pierwszym i prawdopodobnie największym odbiorcą tych zestawów było NRD. Dostawy rozpoczęły się w 1957 roku, w sumie dostarczono ich 129 egzemplarzy. Pod koniec 1958 pierwsze egzemplarze dotarły do Polski, a całość zakupu zamknęła się liczbą 40 sztuk. Eksportowane do licznych krajów na świecie, m.in. Kuby, Egiptu, Iranu, Iraku, Syrii i Korei Północnej. Aktualnie w 2021 roku zestawy te wykazują na uzbrojeniu Egipt 40 sztuk, Iran 80, Syria brak danych, Mozambik 20 i Kuba brak danych. ZSU-57-2 swój szczest bojowy przeszły w trakcie wojny sześciodniowej. W 1967 roku, gdy siły izraelskie wkroczyły na Synaj, izraelska 7. Brygada Pancerna wyposażona w czołgi M48 spotkała baterię egipskich ZSU-57-2 strzegących lądowiska Eil Arish. Te rozpoczęły prowadzić ogień na wprost, jednak pancerzowi M48 pociski przeciwlotnicze nie robiły żadnej szkody. Chociaż ZSU zostały wzmocnione plutonem czołgów T-34, starcie zakończyło się wyeliminowaniem wszystkich egipskich wozów. Pojazdy te wzięły również udział w końcowych akordach wojny w Wietnamie. Pierwotnie używano ich do eskorty kolumn zaopatrzeniowych. W klasycznej roli, osłaniając atakujące kolumny zmechanizowane, wystąpiły w 1972 roku, uczestnicząc w ofensywie wielkanocnej, która była momentem przełomowym wojny wietnamskiej. W trakcie wojny w Libanie syryjskie ZSU były używane jako wozy wsparcia. Do kolumny dołączano jeden lub dwa wozy, które niszczyły stanowiska snajperów i strzelców granatników przeciwpancernych. W tej roli zdobyły zdecydowanie większą popularność niż jako zestaw przeciwlotniczy. Takie zadania wykonywały z dużym sukcesem również w licznych wojnach afrykańskich w latach 70. i 80. Irackie zestawy najpierw uczestniczyły w wojnie z Iranem, a następnie wzięły udział w pierwszej wojnie w Zatoce w 1991 roku. Wtedy to, według części źródeł, 16 stycznia tego roku jedno z dział zestrzeliło brytyjski samolot szturmowy Tornado GR-1 podczas nalotu RAF-u na bazę lotniczą Saybach. ZSU-57-2 po raz kolejny widziały walki podczas wojen bałkańskich w byłej Jugosławii. Jednak w większości tych starć ZSU był używany przez wszystkie strony konfliktu jako broń wsparcia. Podczas bombardowania NATO w 1999 roku siły serbskie użyły zestawów przeciwko nadlatującym samolotom, ale ze znikomym wpływem na kampanię lotniczą. Jako broń wsparcia uczestniczyły ostatnio w wojnie domowej w Syrii. Problemy związane z opracowaniem działa spowodowały, że w momencie wejścia do służby ZSU-57-2 był już pojazdem, który nie spełniał wymogów ówczesnego pola walki. Brak sprzężenia z radarem, ręczne wprowadzanie koordynat spowodowało, że jego ogień przeciwko samolotom odrzutowym atakującym z lotu koszącego był po prostu mało skuteczny. Obrazu dopełniała zastosowana amunicja, która posiadała zapalniki uderzeniowe, a więc wymagała bezpośredniego trafienia w cel. Dodatkowo nie było możliwości prowadzenia ognia pojazdu w ruchu,
Oraz, co również jest ważne, nie istniała możliwość długotrwałego prowadzenia intensywnego ognia ze względu na przegrzewające się lufy armat. Całości obrazu dopełniał odkryty przedział bojowy, który uniemożliwiał wykorzystanie wozu w realiach użycia przez przeciwnika broni ABC. Jako zaletę zestawu należy wskazać użycie nowoczesnego, sprawdzonego i produkowanego w masowych ilościach podwozia czołgu T-54, dzięki czemu praca logistyków była mocno ułatwiona. O ile sam wóz nie sprawdził się jako pojazd przeciwlotniczy, o tyle drugomłodość przeżył jako pojazd wsparcia używany w konfliktach o niskiej intensywności. Tutaj duża szybkostrzelność jak na warunki walk lądowych, stosunkowo duża siła ognia, połączona równocześnie z dużymi kątami podniesienia armaty, co ułatwiało ostrzeliwanie na przykład wysokich pięter budynków czy stoków wzgórz, spowodował, że był to niezwykle wartościowy pojazd wsparcia używany w licznych lokalnych konfliktach. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. A jeżeli macie jakieś informacje, które wzbogaciłyby nasz przekaz, bardzo prosimy, umieśćcie je w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.